Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka. Dziś naszym gościem jest senator Wadim Tyszkiewicz. Dzień dobry. Witam panią. Panie senatorze, przeczytałam pański nowy wpis na Facebooku, na pana fanpage'u, który jest dosyć z takim przekąsem zatytułowany Beznadziejna opozycja. I pan tutaj narzeka w tym wpisie na wyborców, którzy narzekają na opozycję. Czy pan się obraził na wyborców? Nie. Wprost przeciwnie. Ja po prostu protestuję przeciwko temu, żeby zrzucać winę całej opozycji na tylko i wyłącznie na partie polityczne. Ja swoim tym wpisem chciałem podkreślić, że my wszyscy, czyli około 65% Polaków, i tych partyjnych, i tych bezpartyjnych, i tych chodzących na wybory, i tych niechodzących na wybory, my wszyscy jesteśmy opozycją. Więc jeżeli narzekamy, to narzekamy też pośrednio na siebie, że my jesteśmy beznadziejni. Bo ja już po prostu mam dosyć takiej narracji mówiącej o tym, że w zasadzie to opozycja jest beznadziejna, ja na wybory nie pójdę, bo po co mam iść, na kogo mam głosować, czyli automatycznie nie idąc na wybory oddaję głosy na PiS, więc ten wpis z tego wynikał, że jeżeli już mówimy, że opozycja jest beznadziejna, to my wszyscy jesteśmy beznadziejni. Nie jest łatwo posklejać całą opozycję przeciwko dobrze zorganizowanej i skonsolidowanej partii, jaką jest PiS, którą łączą interesy, którą łączy władza, którą łączy strach przed odpowiedzialnością. Oni są skonsolidowani. Kaczyński doskonale o tym wie. On ma pełną tego świadomość, że przy rozdrobnionej, skłóconej opozycji, którą bardzo trudno jest posklejać i na całym świecie, to nie jest tylko w Polsce, udaje się. Na Węgrzech coś się udało teraz zrobić, bo docierają informacje, że jest szansa, że na Węgrzech uda się pokonać Orbana. W Czechach partia burmistrzów i piratów też przechyliła szale na swoją korzyść, na korzyść opozycji. Więc my szukajmy rozwiązań, a nie tylko narzekajmy, że beznadziejni jesteście. Czyli kto? Ja? Ty? Jeżeli jesteśmy beznadziejni, to wszyscy. Ale wyjdźmy z tej beznadziei, znajdźmy jakieś rozwiązanie i pokonajmy szkodników, jacy są dzisiaj przy władzy. I w tym wpisie, jeżeli już mówimy o konstruktywnych rzeczach, pada pański pomysł, czyli cytuję, nowy ruch na wzór partii burmistrzów i piratów w Czechach. Nie musi to być partia, ale odrębny byt polityczny, dający wyborcom alternatywę. Ruch będący elementem szerokiej opozycji demokratycznej. Czy pan jest gotów, czy to znaczy, że pan jest gotów stanąć na czele czegoś takiego? Czy to jest taka luźna refleksja, czy jakieś konkretne plany? Panie redaktor, ja znam swoje możliwości. Ja się nie nadaję na przywódcę, który by tutaj przychylił szale. Tej wielkiej polityce. Ja mogę być w drugim szeregu i chętnie będę walczył i przelewał krew, jeżeli trzeba będzie. Według mnie lider jest. Jest nim Jacek Karnowski. Ja w środę będę w Gdańsku i będę z nim rozmawiał. Chodzi o to, że ruchów samorządowych jest całe mnóstwo. Tylko zjednoczyć te ruchy samorządowe jest bardzo, bardzo trudno. Z wielu powodów, między innymi z takiego powodu, a 17 lat byłem prezydentem miasta, że dla każdego samorządowca bliższa koszula ciału, czyli on mówi tak, oczywiście w Polsce źle się dzieje, chciałbym zmiany, gdzieś tam po cichu się zaangażuję, ale ja nie będę się wychylał, nie będę wychodził do pierwszego szeregu. I Kaczyński też doskonale o tym wie, że samorządowcy najpierw dbają o tą swoją dziurę w swojej drodze i nie chcą się angażować w wielką politykę i przez to przegrywamy jako opozycja. Przecież nie wiem, 80-85% samorządów jest antypisowskich. A to, co się dzieje w tej chwili z samorządami, jakie zagrożenie, które nadciąga, tak? Bo przecież ten polski ład, ten polski porządek, bo trzeba pamiętać, ja strasznie irytuje mnie to słowo, bo kojarzy mi się z pewnym ładem z poprzedniego wieku, nowym ładem. Więc ten polski ład uderzy i w małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też potężnie uderzy w samorządy. Więc samorządowcy powinni się obudzić. Dlatego, że nie będzie tak sielsko, jak było może jeszcze w minionych latach, że każdy był zamknięty w tej swojej małej ojczyźnie i robił swoje. Ja jestem przekonany co do tego, że Kaczyński następny ruch, jaki wykona po tych wszystkich zadymach związanych z sądami, z Trybunałem Konstytucyjnym, z Unią Europejską, to będzie to uderzenie w samorządy. Dlaczego? Dlatego, że
Samorządy, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest samorządność, ludzie sami się rządzą. A żaden dyktator nie lubi dzielić się władzą, więc on będzie próbował odebrać władzę samorządom, żeby mieć tą pełnię władzy. Więc samorządowcy nie mogą być pewni tego i spokojnie sobie rządzić w swoich małych ojczyznach, bo przyjdzie moment, kiedy zastąpią ich sekretarze partii. Że to sekretarz partii w komitecie partii, tak jak kiedyś było, będzie podejmował kluczowe decyzje dla naszych małych ojczyzn. I samorządowcy muszą się obudzić. Oni są aktywni, tylko że są aktywni bardzo często w tych strukturach lokalnych, czyli tworzone ruchy samorządowe przede wszystkim do sejmików województwa, czy do powiatów, czy do sejmików. Przecież komitety wyborcze wyborców powstawały w miastach, gminach i one mają siłę swoją określoną. Ja przypomnę, że w Polsce mamy łącznie wszystkich samorządów ze szczeblem powiatowym i wojewódzkim blisko 3000. 3000 to jest gigantyczna siła. Ale Kaczyński wie bardzo dobrze o tym, że bardzo trudno tą siłę zorganizować i zmobilizować do działania. I tak jak wspomniałem, jest dużo ruchów lokalnych, czyli bezpartyjni samorządowcy na Dolnym Śląsku, czym to się skończyło, państwo wiecie, koalicją z PiS niestety, ale jest ruch na Wielkopolsce, tam wójt Czajka z Tarnowa Podgórnego temu przewodzi. Są ruchy na Śląsku, tam chociażby prezydent Tych, Andrzej Dziuba, organizuje samorządy śląskie. Jest ruch skupiony wokół Warszawy i Rafała Trzaskowskiego. Jest ruch stworzony przez Jacka Karnowskiego, czyli Pomorze. I no tak, ale każdy z tych ruchów działa odrębnie. I konia z rzędem temu, który zjednoczy te ruchy i uwaga, co jest bardzo, bardzo istotne, i wystawi wspólną listę do wyborów parlamentarnych. Nie jako odrębny byt, bo tak jak wcześniej wspomniałem, atakują mnie ludzie, co ty chcesz znowuż rozbijać opozycję, chcesz zabierać Platformie głosy, tak? No ale jaki jest cel opozycji? Czy zależy tylko na interesie partyjnym, że 2% straci Platforma, może ze 2% straci Hołownia, ale może 8% straci opozycja w całości? Więc trzeba się zdecydować, czy walczymy o dobro Polski, chcąc odsunąć szkodników od władzy, czy dbamy o interes własnej partii. Jestem przekonany, że ruch samorządowy miałby ogromną siłę, ale on się nie będzie liczył, jeżeli tylko samorządowcy jacyś wyciągnięci z tych ruchów znajdą się na listach partyjnych. Bo wielu wyborców nie chce głosować na partię. Nie chce. Nie zagłosuje na Platformę, nie zagłosuje na Hołownię, o PSL-u i o innych partiach nie wspomnę. Więc albo ten ruch uda się tak zorganizować jak w Czechach, że to będzie odrębny twór, który pojawi się w sondażach. Dopóki nie ma siły w sondażach politycznej, która ma wpływ na wybory, to szkoda naszej energii i zaangażowania, bo ja przez 20 ostatnich lat uczestniczyłem w wielu takich ruchach, które były połykane czy wchłaniane przez partie polityczne. Ale tak jak wspomniałem, wielu ludzi albo nie pójdzie na wybory, albo wybierze mniejsze zło, głosując na tą czy inną partię. A samorządowcy, czyli taka partia burmistrzów, czy komitet wyborczy wyborców, no nie wiem, to jest kwestia do uzgodnienia i do organizacji, do rozmowy z ludźmi, którzy rzeczywiście staną, czy stoją na czele opozycji, żeby taki ruch mógł odebrać kilka procent PiS-owi, bo to jest najtrudniejsze. Przecież Platforma PiS-owi nie odbierze nawet 0,5%. Nie ma takich szans. Tak? Hołownia też niewielkie szanse, żeby odebrał. PSL, jakie ma poparcie, wszyscy wiemy. Kaczyński zawojował polską wieś. No może ta agrounia coś tam namiesza w tym względzie. Tak? W związku z czym ludzie bardzo często nie mają na kogo głosować. A wójt, burmistrz, prezydent to są ludzie, którzy zdobyli zaufanie swoich wyborców, bo wygrali wybory. Jeżeli uda się stworzyć coś takiego, to będzie ogromna szansa, żeby pokonać Kaczyńskiego i PiS. Ten pański wpis na Facebooku bardzo szeroko się rozszedł. Jest pod nim mnóstwo komentarzy, około 1600 udostępnień, prawie 3000 reakcji. Ale ja jestem ciekawa tych reakcji, których nie widać. To znaczy, czy jacyś politycy, samorządowcy w reakcji na ten pański wpis napisali do pana, zgłosili chęć do działania? Czy coś tutaj się zadziało? Tak. Dostałem wiele wpisów i na WhatsAppie, i na Messengerze właśnie od samorządowców, którzy czekali, czy czekają
na taki ruch, bo oni są wszyscy zaniepokojeni, wystraszeni tym, co czeka samorządy przy nowej władzie, władzy przy tym Polskim Ładzie. No ale najważniejszą dla mnie reakcją to była reakcja Jacka Karnowskiego, mojego przyjaciela, z którym współpracujemy od wielu lat, prezydenta Sopotu, który naprawdę już wiele zrobił dla samorządu. No i po to jadę do Gdańska, między innymi, żeby na ten temat rozmawiać. Jak pan myśli, kiedy możemy się spodziewać startu tego nowego ruchu? Nie potrafię odpowiedzieć. Panie redaktor, ja w swojej historii uczestniczyłem w wielu takich ruchach. Jak tylko przypomnę, obywatele do Senatu. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, tak? Bo kilkanaście lat temu ruch stworzony przez Rafała Dudkiewicza, prezydenta Wrocławia. Porażka. Udało się jednego senatora. Znaczy wybrać, który z tego ruchu trafił do Senatu. Porażka. Później byli bezpartyjni, samorządowcy i wiele innych prób takich organizacji tego typu ruchu. Ale jeszcze raz powtarzam, najczęściej to się kończyło na sejmikach. Nikomu się do tej pory to nie udało. Mi się to uda, to się uda Jackowi Karnowskiemu, czy innym samorządowcom, którzy zrozumieją, że zagrożenie jest tak duże dla samorządu, dla Polski, że trzeba szukać innych rozwiązań, które do tej pory nie były stosowane. Jeszcze raz powtarzam, tu może stracić ten jeden punkt procentowy, dwa punkty procentowe ta czy inna partia, ale jako opozycja możemy zyskać i te głosy wyborców PiS-u, nie liczę na wiele, ale to wystarczy 2% PiS-owi odebrać. Do tego wyborcy niezdecydowani, tak, którzy pójdą do wyborów, jeżeli ten twór to będzie 7, 6, 8%, to już wystarczy, żeby pokonać Kaczyńskiego. Jeszcze raz powtarzam, musi być wypracowana taka formuła, że to nie będzie odrębna partia, która idzie całkowicie z jak gdyby wyalienowana i odłączona od tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. To ma być w ramach opozycji demokratycznej. Proszę Państwa, to tak jak jest w Senacie. Dzisiaj śmiało można powiedzieć, że Senat jednak jest sukcesem opozycji. Ja startowałem jako do wyborów do Senatu jako bezpartyjny, niezależny, niezwiązany z żadną partią, nie zabiegałem o głosy żadnej partii. I wygrałem te wybory. W Senacie mamy, jak pani wie, 51 do 49 tak naprawdę. Już nie wchodząc w szczegóły pani Staroń i te wszystkie tam, powiedzmy, układanki. Więc Senat udało się zdobyć. Senat, który dzisiaj jest taką ostatnią ostoją demokracji. Tak? Proszę Państwa, jak to się stało? Ano, 2 lata temu przed wyborami samorządowcy gremialnie krzyknęli: idziemy, żeby odbić Senat, tak? Sejm to jest domena partii politycznych, no ale żeby przynajmniej coś uratować, idziemy do Senatu. Nie będę wymieniał nazwisk, ale wielu, wielu ważnych samorządowców deklarowało, że wystartuje w wyborach parlamentarnych. Inna sprawa, że Kaczyński szybciutko, wiedząc o tym, że co się szykuje, zmienił ordynację wyborczą. Tak? Polegającą na tym, że no, tak naprawdę trzeba było zrezygnować z mandatu wójta, burmistrza i prezydenta, żeby jeżeli się zostało wybranym, tak? Bo mogło być tak, że na przykład popularna osoba, popularny samorządowiec wygrywał wybory i wtedy dopiero decydował, czy chce zostać dalej na przykład prezydentem, czy jednak chce być tym senatorem czy parlamentarzystą. Kaczyński szybko zadziałał i wyeliminował takie możliwości, możliwości takiego wyboru. I proszę zauważyć, że z tych kilkudziesięciu co najmniej wybitnych polskich samorządowców, czy znanych niech będzie, bo ja się za wybitnego nie uważam, z tych kilkudziesięciu samorządowców wystartowało nas tylko 2. Ja mówię o urzędujących. Ja nie mówię o ludziach, którzy już przestali być wcześniej wójtami, burmistrzami czy prezydentami i zdobyli mandaty senackie, tak jak chociażby senator Gromek z Kołobrzegu. Ja mówię o urzędujących wójtach, burmistrzach i prezydentach. Z tych kilkudziesięciu wystartowałem tylko ja i Zygmunt Frankiewicz. Tylko nas 2 wystartowało. I co się stało? Przechyliliśmy szale. Przechyliliśmy szale. Senat został odbity z rąk PiS-u. Czyli skoro 2 samorządowców poszło i przechyliło szale, to co dopiero by było, gdyby poszło ich 100? Więc to jest gra warta świeczki. Ale jedna podstawowa
jest tutaj zasada, jeden podstawowy warunek. Liderzy partii politycznych muszą zrobić pół kroku do tyłu, bo oni by chcieli, żeby najwybitniejsi samorządowcy trafili na ich listy i żeby pociągnęli im listy. To jest ich główny cel, bo każda partia polityczna walczy o swoje. Pana zdaniem to jest realne, że oni się cofną? Nie wiem. Nie wiem, wie pani, ja nie jestem politykiem z pierwszego szeregu, z pierwszej linii. Ja jestem doświadczonym samorządowcem i ten samorząd jest moim życiem. Ja znam samorząd i chciałbym kiedyś może do samorządu wrócić, ale to jest inny, na inną rozmowę temat. Więc ja wiem, że samorządowcy to są ludzie z doświadczeniem, z ogromnym autorytetem. Nawet jeżeli są gdzieś przypadki samorządów, gdzie coś działa nie tak i ktoś mówi, że mój samorząd jest zły, ale samorządów jest blisko 3000 i to zdecydowana większość to są samorządy, które dobrze działają. To są samorządowcy wybierani na drugą, trzecią, czwartą, piątą kadencję, gdzie teraz już będzie ostatnia w związku z ograniczeniem liczby tych kadencji. Dlatego bardzo ciekawe będą wybory następne. Wie pani, i jeżeli nie daj Boże Kaczyński wygrał wybory, to będzie ciekawa rozgrywka, bo w następnych wyborach, nie tych, co teraz będą, ale w następnych, wtedy już samorządowcy, ci najwybitniejsi, będą po dwóch kadencjach. I oni już wtedy nie będą zastanawiali się, czy samorząd, czy parlament. Wtedy oni pójdą do parlamentu i rozjadą te wszystkie inne listy, które będą. Nie wiem, czy pani rozumie mój tok myślenia. Rozumiem, natomiast już sobie wyobrażam twarze liderów partyjnych, którzy tego słuchają. Wyobrażam sobie, jakie mają miny, gdy słuchają o tym, że ta lista akurat po prostu rozjedzie tutaj wszystko. No to nie jest dla nich korzystna perspektywa. Wiecie, panie redaktor, ona nie rozjedzie, ta lista. To nie chodzi o to, żeby ta lista stworzona wprowadziła jakichś tam ludzi i zawojowała scenę polityczną. Nie, ta lista ma pomóc pokonać to zło, które dzisiaj mamy w kraju. Ma pomóc pokonać PiS. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ta lista, będąc elementem szerokiej opozycji, odbierze te 2% PiS-owi, tak, i pociągnie za sobą ludzi niezdecydowanych, którzy nie chodzą na wybory, bo nie chcą na partię głosować. I ten ruch, nie wiem, może partia, nie mam pojęcia, trzeba o tym rozmawiać, zdobędzie te 6-7% głosów i przechyli szalę wyborczą na rzecz tej koalicji, tej opozycji demokratycznej. To przecież to o to chodzi. To nie chodzi o to, że, wie pani, że jakiś wójt, burmistrz, czy prezydent, czy wybitny samorządowiec chce kolejnego stołka, czy kasy dla siebie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odsunąć PiS od władzy. I trzeba szukać sposobów, rozwiązań i pomysłów. Taki pomysł znaleźli Czesi. Trzeba sprawdzone mechanizmy wdrażać do polityki polskiej. W Czechach to się udało. Powstała partia burmistrzów, która powodowała, no nie zdobyła wiele mandatów. Nie pamiętam, w tej chwili z głowy nie powiem. 6, 7, 8, nieistotne, ale przechyliła szalę wyborczą. I dzisiaj w Czechach jest problem, bo premier był pewien swojej wygranej, dzisiaj już ma problem, bo musi układać się z innymi partiami. Więc to nie chodzi o to, żeby to, o czym ja teraz mówię, nagle wywaliło scenę polityczną do góry nogami. Nie. Mamy być elementem szeroko pojętej koalicji demokratycznej. Powtarzam to już może po raz 10. Nikt nie może czuć się zagrożony. Jeżeli jakaś partia straci ten 1%, może, tak, to na korzyść tego, że pokonamy Kaczyńskiego i pokonamy PiS. No, bardzo idealistyczne podejście. Idealistyczne podejście mają też wyborcy, którzy czują się znużeni tym wszystkim. Chodzą na manifestacje, piszą w internecie. Chodzimy na manifestacje, nic z tego nie wynika. Opozycja nieskuteczna. Urodziny Mazurka piją razem. Gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że ich nie ma w Sejmie czy w Senacie. Jak by pan odpowiedział takim wyborcom opozycji, którzy są zniechęceni? Pani, zacznę od tego ostatniego wątku. Opozycja ma to do siebie, że wystarczy jeden błąd i cała opozycja mówi, mam dość, nie idę na wybory, wycofuję się, to dziadowska opozycja, tak? W wypadku PiS-u
A ilu pisowców było na imprezie u Mazurka? Niech pani odpowie. Niech ci ludzie, którzy mają takie wątpliwości, niech sobie odpowiedzą. A ile PiS stracił na imprezie u Mazurka, gdzie elektorat pisowski też powinien dostać taki przekaz? Tutaj niby walczą, mówią, że ta opozycja to jest zło, a razem z nimi piją wódkę. To jest po pierwsze. No w TVP tego nie usłyszą. Ludzi z opozycji, bo to taki mit został wytworzony. Nie widziałem wódki, ja go nie tłumaczę, bo on powinien być w Sejmie bez dwóch zdań. Znaczy, też, żeby było jasne, nie ma takiej możliwości, żeby siedzieć od rana do nocy, powiedzmy 15 godzin, więc czasem ludzie wychodzą. Ale w tym wypadku było wysłuchanie prezesa Banasia. I posłowie powinni być. Zrobili błąd, nie ma dwóch zdań. Ale ten sam błąd zrobili przedstawiciele PiS-u i oni nic na tym nie stracili. Więc to jest to. Więc jeszcze raz powtórzę. Opozycja z takim zamiłowaniem przy pierwszej, lepszej możliwości wali sama w siebie. Tak? PiS jest twardy, świetnie zorganizowany i PiS-u nie rusza nic. Czy widziała pani, żeby jakieś procenty spadły PiS-owi poparcia, mimo afer, mimo złodziejstwa, mimo kłamstw premiera, mimo sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? Ja mogę wymieniać mnóstwo powodów, z których jeden z tych powodów spowodowałby to, że znowuż, powiedzmy, opozycja by się znowuż skłóciła między sobą i się rozsypała. Skąd się bierze siła PiS-u? Ano, ja już pisałem, to jest kolejny mój wpis na moim fanpage'u. Też, który budzi ogromne emocje. Siła PiS-u się bierze stąd, że oni nie przestrzegają żadnych reguł. Tam nie ma żadnych zasad, o których my rozmawiamy, jeśli chodzi o opozycję, która sama psioczy na siebie. Tam czegoś takiego nie ma. Tam jest świetnie zorganizowana grupa, niektórzy nazywają to grupą przestępczą, która w imię swoich interesów i zawłaszczenia państwa jest skonsolidowana i odporna na wszelkiego rodzaju afery, malwersacje, złodziejstwo. Nikt dzisiaj nie rozmawia o Obajtku, nikt dzisiaj nie rozmawia o dwóch wieżach, nikt dzisiaj nie rozmawia o wyborach kopertowych, nikt dzisiaj z PiS-u nie rozmawia o kłamstwach notorycznych Morawieckiego. To jest blok skonsolidowany. Okej, panie senatorze, ale tu mam uwagę. Tu mam taką uwagę. Mówię, o którym też pisałem, tak? Który po doświadczeniach i porażkach, które ponosił w poprzednich wyborach, on ma atut w ręku, którego do tej pory żadna partia i żadna siła polityczna nie miała. On nie ma żadnych granic, żadnych barier, ani moralnych, ani finansowych. Zadłużenie Polski wzrosło prawie dwukrotnie po 2015 roku. Żadnych barier. Tak? On jest teraz, co robi, korumpując posłów, chociażby słynny poseł Mejza, z którego dzisiaj się musiałem tłumaczyć w TVN-ie, w Faktach dzisiaj podobno będzie materiał o tym, tak? On nie ma żadnego problemu, żeby postępować jak zwykły przestępca. Bo jeżeli przestępca płaci łapówkę w kopercie, daje kopertę za załatwienie czegoś, tak? I wtedy my mówimy, że to jest korupcja, to jest przestępstwo. Ale tu nie ma koperty. Różni odkupowanie posłów poprzez tworzenie dodatkowego ministerstwa, w którym miejsce znajdują ci właśnie skorumpowani ludzie, którzy są korumpowani za pieniądze publiczne. Panie senatorze, ja tu bym chciała postawić na chwilę przecinek, średnik, może nawet kropkę i zapytać pana, okej, PiS nie przestrzega reguł, ma wszystko w nosie, zaprzecza aferom, nie przyznaje się, brnie w zaparte. Okej, zgoda. Tylko i nie traci poparcia. Ale jak co z tego wynika dla opozycji? Czy to jest jakaś rada dla wyborców w stylu nie krytykujcie, niech was nic nie obchodzi, wspierajcie nas murem? To chce pan powiedzieć? Nie. Krytykować trzeba, bez przesady. Trzeba krytykować. Ale znać umiar i wiedzieć, że walenie w samego siebie, czyli w tą opozycję, tak jak powiedziałem, jeżeli jest opozycja beznadziejna, to my wszyscy jesteśmy beznadziejni, działa na korzyść Kaczyńskiego, tylko ręce zaciera. Więc trzeba wytykać błędy, trzeba pokazywać te błędy, trzeba mówić o tych błędach, tak? Ale nie się biczować, czy wie pani, tak jak w średniowieczu, to popełniliśmy błąd, to idziemy, będziemy się chłostać po prostu, tak? Bo my przegramy te wybory. Kaczyński doskonale o tym wie. Proszę pamiętać o tym, ja nie chciałbym nikogo obrazić, ale w tych 65% tych ludzi, którzy są przeciwko obecnej władzy, to są
przede wszystkim, albo przynajmniej wielu, ludzie świetnie wykształceni, ludzie, którzy mają swoje morale, tak, czy znają zasady, starają się trzymać reguł, nie przekraczać tych reguł. To są ludzie inteligentnie wykształceni, tak jak wcześniej wspomniałem. I okazuje się, że ten elektorat jest najbardziej podatny na to, żeby się samobiczować. Tak? Więc jeszcze raz powtarzam, trzeba krytykować, trzeba błędy wytykać, ale trzeba szukać sposobu, żebyśmy tych szkodników wspólnie pokonali. I wie pani, i tutaj co z tego wynika? O czym wszyscy wiedzą? Ja powiem coś, co oczywiście może się dzisiaj wydać śmieszne, tak? Ale my wszyscy o tym wiemy, tylko nie wiemy, jak to zrobić. Opozycja się musi zjednoczyć. Tak? Sposób na pokonanie Kaczyńskiego przy prawie Donta. Jeżeli ktoś zna prawo wyborcze Donta, to wie o tym, że to nie Prawo i Sprawiedliwość wygrało ostatnie wybory, tylko prawo Donta. No ale takie prawo obowiązuje, które to prawo nagradza partię zwycięską. A Kaczyński szykuje jeszcze zmianę w prawie wyborczym, która jeszcze bardziej będzie promować partię zwycięską. Czyli wystarczy wygrać 1%, żeby mieć 10% przewagi. Plus minus, ja mówię w jakimś obrazie. Więc opozycja, jeżeli się nie zjednoczy, będzie katastrofa. Więc te wszystkie strachy, niektórzy mówią nieprawdziwe, związane z wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej, z Polexitem. Proszę Państwa, możecie mi wierzyć, jeżeli dzisiaj Kaczyński nie przestrzega reguł, bo ma wybory może za pół roku, mogą być wcześniejsze, a najpóźniej za 2 lata. Jeżeli dzisiaj on nie przestrzega żadnych reguł, tak, i kryje się z tym, jakie on ma intencje co do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, to wyobraźcie sobie państwo Kaczyńskiego i partię PiS, która nie daj Boże wygrywa kolejne wybory. Wtedy trybunał jakiś konstytucyjny, instytucje unijne, prawo. Przecież on zmiażdży wtedy to, co jeszcze w Polsce jako tako funkcjonuje i podporządkuje swojej partii. Więc jeżeli my dzisiaj mówimy, że jest źle, to zapewniam Państwa, jeżeli nie daj Boże Kaczyński wygrałby kolejne wybory, to wtedy dopiero zobaczymy, co to jest piekło. Dlatego musimy szukać sposobu i rozwiązania, żeby piekło zamarło. I tym rozwiązaniem według senatora Wadima Tyszkiewicza jest partia na wzór partii Piratów, grupująca samorządowców popularnych w swoich okręgach. Ruch. Na razie ja o partii nie mówię. Przepraszam, ruch. Ma pan rację, ruch. Naszym gościem podcastu Polityka był senator Wadim Tyszkiewicz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym podcaście Polityka.